Dzień dobry, witam Państwa. Leszek Zabrocki na kanale ATVB Zdrowy Kanał. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem o krwi. Jak należy poprawić sobie wyniki krwi? Dlaczego? Na co dzień pracuję w klinice witaminowej w Toruniu, w Blue Infusion. Jestem dietetykiem i z tego powodu mam bardzo wielu odwiedzających naszą klinikę osób, które wymagają interwencji specjalisty. Bardzo wielu problemom zdrowotnym udaje nam się przeciwdziałać, wymieniając albo poprawiając na początek krew. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, przychodzi z wieloma chorobami, różnie nazwanymi, a wystarczy czasami, aby organy, które według wielu osób mają pewną dysfunkcję w danym organizmie, czasami wystarczy tylko dotlenić, wystarczy, żeby one były wreszcie odżywione i ten organ zaczyna prawidłowo działać. Więc może zacznijmy od tego, jak należy interpretować wyniki badań. Bo bardzo często słyszę, a panie Leszku, nie wziąłem dzisiaj wyników badań, ale wszystko w normie. Nie ma takiej rzeczy, wszystko w normie. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że każdą analizę wyników krwi należy zaczynać od takiej pozycji jak hematokryt. Hematokryt, inaczej w skrócie HCT, to jest pokazanie jakości i gęstości krwi. Jest oczywiście w różnych widełkach, tam od 37 do 45, różnie. Ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że wzorcowy, idealny hematokryt wynosi 41. I jeżeli ten hematokryt idzie w górę, to znaczy, że ta krew jest albo za gęsta, albo za bardzo jakościowa. Jeżeli idzie w dół, to znaczy, że ta krew bardziej zaczyna przypominać wodę, a nie krew. I bardzo często osoby, które cierpią na bardzo ciężkie problemy z chorobami przewlekłymi, mają hematokryt na poziomie 28-32. A gdzie tutaj do tego 41? Cała masa. I wystarczy, że tym osobom powiem, jak należy poprawić sobie wyniki krwi i nagle wszystko zaczyna się zmieniać. Więc może zacznijmy od początku. Gdzie zaczyna się trawienie? Bo wszyscy myślicie Państwo, że wrzucę wszystko do żołądka i jakoś to będzie. Nie. Powinniście na początek bardzo dokładnie przeżuwać każdy pokarm. Ile? 30 razy każdy kęs. I tutaj zaczyna się już proces trawienia. Owszem, amylaza i tak dalej to nie ma zbyt wielkiego wpływu na to, co się dzieje potem z treścią białkową w żołądku, bo to jest akurat enzym trawiący wielocukry, ale w żołądku wydzielana jest pepsyna, wydzielany jest kwas solny. Mamy kolejny etap, na który trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś ma niedokwaszony żołądek, przyjmuje inhibitory pompy protonowej, no niestety będzie miał niestrawiony pokarm, który będzie wpadał potem do dwunastnicy. Żołądek trzeba przygotowywać do tego, żeby był gotów do trawienia. Jak to zrobić? Możecie sobie zrobić oczywiście test z sodą. Wielu specjalistów to omawia, już tego nie będę omawiał. Ale pamiętajcie, najprostszą rzecz, którą ja zalecam moim odwiedzającym gabinet, to jest wypicie sobie kielicha. Ale nie cieszcie się. Nie. Nie tego kielicha, co sobie teraz pomyśleliście, tylko kieliszek kiszonego albo soku z kiszonej kapusty, z kiszonych ogórków, zakwasu buraczanego, soku z warzyw kiszonych. Ten sok bardzo często zawiera sól, a w żołądku cóż mamy? Kwas solny. Więc już to będzie powodowało, że nasza krew, która, a może inaczej, nasz żołądek będzie zupełnie inaczej mógł podchodzić i trawić do treści, które bardzo dokładnie przeżujemy w jamie ustnej. Jak już nie możecie, nie macie jakiegoś soku przy sobie, to weźcie sobie chociaż szczyptę soli na język i już poprawicie sobie produkcję kwasu solnego. I chwilkę później możecie zacząć przyjmować posiłki. Pamiętajcie o dokładnym przeżuwaniu. Cóż następnie? No ważne jest, co wrzucamy sobie do tego żołądka.
jeżeli ktoś będzie żywił się tylko i wyłącznie pierściami z kurczaka, no to bardzo mi przykro, tam nie znajdzie za dużo żelaza. Jeżeli ktoś chce poprawić sobie jakość krwi i ma ochotę na kurczaka, to niech wybiera udko. Tam już znajdziemy troszeczkę lepiej wartościowe mięsko. Ale największą wartością wśród wszystkich produktów spożywczych cieszy się wątróbka. Wątróbka jest królową wszystkich posiłków, jakie możemy zjeść. Ja Państwu powiem tyle. Ja w czwartek jadam steki. Owszem, ale w niedzielę, kiedy moje dzieci są ze mną w domu, kiedy mam kontrolę nad tym, co mamy na talerzach, wtedy jemy wątróbkę. Wątróbka. Pokarm za 6 zł. Wykpiewany przez wielu, którzy myślą, aj, tam to są toksyny, różnego rodzaju antybiotyki. Nie wierzcie Państwo w takie rzeczy. To jest bardzo często stygmatyzowany temat. Weźcie, spójrzcie na ostatnie wyniki badań, które zrobiono właśnie w ponad 1500 placówkach albo sklepach spożywczych. Podobno tylko w 4 znaleziono nieprawidłowości w mięsie drobiowym, więc nie bójcie się jakości wątróbki. Oczywiście patrzcie na to, żeby ona była piękna, ciemna, brązowa, lśniąca, gładka, żeby nie była porowata i patrzcie też na to, żeby nie była zielona albo żółta. No hello, przecież to od razu będzie świadczyło o tym, że ona jest pełna żółci, ona jest niesmaczna i tak naprawdę niezdrowa. Macie wybierać wątróbkę świeżą, lśniącą, brązową, taką idealną. Co z tą wątróbką robić? Ja to najlepiej sprawdzam na swoim psie. Gotuję sobie rosół. Dopóki tam jest tylko kurczak, nie ma problemu, ale biorę wątróbkę. Tuż przed skończeniem gotowania tego rosołu wrzucam tam na pół godziny przed zakończeniem, wrzucam wątróbkę. Mój pies, jak czuje zapach wątróbki, to wskakuje na meble i mówi daj trochę, daj trochę. Tak po prostu mądrość zwierzęca. I tym powinniśmy się kierować. Kolejna rzecz. Kiedy zjadamy coś wartościowego, patrz wątróbka czy wołowina, mięso wołowe, kolejna rzecz, piękna rzecz, która poprawia nam wyniki krwi. Powinniśmy ten produkt zawsze połączyć. Może i z probiotykami, ale obowiązkowo z witaminą C. I znowu zwróćcie Państwo uwagę na mądrość naszych dziadów. Kiedy nasi pradziadowie zjadali wątróbkę, to z czym ona była najczęściej podawana? Owszem, z ziemniakami, bo to był najczęstszy zapychacz pokarmowy, aczkolwiek bardzo, bardzo odżywczy. Ja nigdy nie powiem złego słowa o ziemniaku. Ale zobaczcie, zawsze było to połączone z cebulą, która jest jednocześnie źródłem siarki, źródłem witaminy C. Ale to było połączone najczęściej z kapustą kiszoną, z ogórkiem kiszonym, z kiszonkami. To nie Państwo trawicie. Wy myślicie czasami, a mam żołądek, mam trzustkę, wątrobę, wszystko sobie strawię. To nieprawda. To bakterie za Was trawią. To, co my robimy, wrzucając coś i to, co nasz organizm potrafi przygotować do wchłonięcia na poziomie jelita cienkiego, to są ogromne głazy. Dopiero te głazy są zjadane przez bakterie bytujące w jelicie cienkim i one robią małe kubki i my to wchłaniamy. Dopiero to wchłaniamy. Wszystko inne jest za duże, więc każdy, kto będzie miał problemy z florą bakteryjną, przede wszystkim będzie po terapiach antybiotykowych, to wiedzcie Państwo, że ci ludzie mają bardzo mocno zakłócone procesy trawienia i wchłaniania. Jak należy w takim razie przygotować sobie taki pokarm? Jak najmniej przetworzyć? Przede wszystkim wątróbkę, jeżeli ktoś usmaży tak bardzo intensywnie, to po prostu ją zabije. Wątróbkę obrabiamy bardzo króciutko, tak żeby była miękka, a czasami nawet jak znajdziecie czerwoną plamkę w środku, to wtedy jest ta wątróbka najbardziej idealna. Wątróbka jest oczywiście źródłem żelaza, bo najważniejszym elementem w krwi są krwinki czerwone. Ilość krwinek czerwonych, aby była zadowalająca, powinna być przynajmniej na poziomie 4,65 miliona.
Jeżeli będzie ich troszeczkę mniej, to wiedzcie, że już możecie być Państwo niedotlenieni na poziomie komórkowym. Co to spowoduje? Różnego rodzaju dysfunkcje, a nawet bardzo ciężkie choroby naszego organizmu, bo zdrowie zaczyna się od każdej pojedynczej komórki. Kolejna rzecz, wielkość erytrocytu. Jest w badaniu krwi taka pozycja jak MCV, średnia objętość krwinki. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że idealnym rozmiarem krwinki to jest 88. Taka piękna cyferka. I czasami te normy, widełki są na poziomie od 78 do 95, czasami nawet do 100. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że ta wartość najlepiej, kiedy będzie zbliżała się do wartości 88. Jeżeli będzie poniżej, to znaczy bardzo często, że mamy niedobory żelaza albo mamy bardzo zakłócone procesy krwiotwórcze z powodu obciążenia metalami ciężkimi. Jeżeli będzie powyżej 88, cóż się będzie działo? Będzie doświadczyło o ogromnym niedoborze witamin z grupy B. Witaminy B2, B6, B9, czyli folianów, kwas foliowy popularnie nazywany, nie powinien być tak naprawdę stosowany, powinniśmy używać metylofolianów i witaminy B12. Witamina B12, królowa wśród wszystkich witamin. Pierwszą, najważniejszą witaminą dla zdrowia jest oczywiście witamina D, ale kiedyś dywagowano, czy lepsza jest witamina C i ważniejsza dla zdrowia, czy witamina B12. Gdyby witamina C była tak niezbędna dla naszego zdrowia, to raczej byśmy ją produkowali. Ale witaminę B12 potrzebujemy właśnie przede wszystkim z produktów odzwierzęcych po to, żebyśmy mieli prawidłowo przebiegające procesy krwiotwórcze i żeby nasz mózg i cały układ neuronalny działał prawidłowo. Kto nie zwraca uwagi na poziom witaminy B12, ten ma bardzo często duże problemy. W wynikach, które bardzo często osoby odwiedzające mój gabinet przynoszą, wartości, które znajduję jako cyferki zapisane na papierze, okazują się być zbyt niskie, aby ci ludzie dobrze się czuli. Wiedzcie Państwo, że normy są czasami od 211 do czasami 990, jak chodzi o poziom witaminy D, pikogramów na mililitr. Ale wiedzcie, że to są wartości, które nie są mądrze ustawiane. Jeżeli poziom witaminy B12 spada poniżej 650, już zaczynamy mieć procesy krwiotwórcze zaburzone. Możemy mieć w ogóle problemy z zapamiętywaniem. Pojawia się demencja, pojawia się, uwaga, demielinizacja komórek nerwowych. Mam pacjentów, którzy przychodzą i mówią: panie Leszku, ja nic nie rozumiem. Ja przestaję kumać, co ktoś do mnie mówi. Ludzie do mnie mówią, wrzeszczą do mnie, a ja nie potrafię w żaden sposób zrozumieć przekazywanych mi treści. Mam uczniów, którzy żywią się oczywiście chipsami, żywią się kurczaczkami, bo tak lubią, i jeszcze w dodatku pizzą, zapominają o tym, że witamina B12 jest kluczowa, żebyśmy zapamiętywali. Nie dostarczają sobie tych fajnych rzeczy razem z posiłkami. Do czego to prowadzi? Do tego, że oni nie potrafią się prawidłowo uczyć. Mają potem nawet nauczanie indywidualne, a wystarczy zacząć suplementować witaminę B12. Jak już jesteśmy przy witaminie B12, to może byśmy wyczerpali ten temat. Ile dziennie tej witaminy człowiek powinien przyjmować? Przynajmniej 200 mikrogramów. To jest dawka, która nam pomaga. Ale jeżeli ktoś ma zakłócone procesy krwiotwórcze, potrzebuje jej znacznie więcej, nawet 1000 mikrogramów. I teraz tak, jak jest z witaminą B12? Bardzo trudno. To jest największa z wszystkich witamin, więc bardzo trudno jest jej się wchłonąć w jelicie cienkim. Jest tylko 10 cm jelita cienkiego, na którym jest ta witamina wchłaniana. Kiedy spożywamy pokarmy, chociażby wołowinę, baraninę, jakieś, które są naprawdę wysokowartościowe, znowu wątróbkę wspomnę, czy jakiekolwiek inne podroby, żołądki, serca,
One są idealnym źródłem zarówno witaminy B12, jak i żelaza dla organizmu. Potrzebny jest wytworzony w żołądku, silnie zakwaszonym żołądku, czyli bardzo dobrze przygotowanym do trawienia żołądku, czynnik kastla, który przyczepia się do już porozdzielanych przez żołądek treści pokarmowych i oczywiście wcześniej przez Państwa przerzutych. Wracam znowu do tematu. I ten czynnik kastla dopiero pomaga wprowadzać na tych 10 cm jelita cienkiego witaminę B12 do środka. Jeżeli ten czynnik wydzieli się w zbyt małej ilości, żołądek nie będzie przygotowany do tego, żeby idealnie strawić to, co tam wrzuciliśmy, no niestety witamina B12 prawdopodobnie nam się nie wchłonie. Jak ją wtedy należy sobie dosuplementować? Albo stosując iniekcje domięśniowe, czyli zastrzyki z witaminy B12. Tylko tutaj bardzo często Państwo kojarzycie cyjanokobalaminę, czyli witaminę B12, która jest bardzo tania, którą podajemy w zastrzykach bardzo często, że ona bardzo boli. Wiedzcie, że są dużo lepsze formy, na przykład adenozylokobalamina. Ona nie powoduje tego bólu. Już w ogóle najfajniejszą i w miarę tanią witaminą B12 jest metylokobalamina. To znajdziecie w wielu fajnych preparatach, ale wiedzcie też, że witamina B12 ma jeden dodatkowy wytrych. Można ją sobie podawać podjęzykowo. I są też preparaty, które mogą Państwu służyć do tego, żeby uzupełniać tę witaminę, jeżeli macie problemy z układem pokarmowym i ona jednak pomimo suplementacji przez układ pokarmowy się tam nie dostaje. Kupcie sobie wtedy po prostu witaminę B12 w kropelkach. No i też w zależności od stanu zapotrzebowania trzeba tą witaminę podawać, ale 200 mikrogramów to jest skrajne minimum dziennego podawania tej witaminy. Przejdźmy zatem dalej. Dlaczego pomimo tego, że już mamy witaminę B12, mamy żelazo, co jeszcze jest nie tak? Należy przyjmować witaminę C. Ci, którzy odwiedzają mój gabinet, wiedzą, że to jest mój arterybut. To jest coś, z czym się nie rozstaje. To jest jedna z moich wielu butelek, żeby nie było. Mamy i gładkie, i w motylki, tym razem mamy w żółte koniczynki. Ale liczy się zawartość. Ja tutaj mam dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę C. Ile to jest? 10 gramów. 10 gramów witaminy C, które dostarczam sobie co jakiś czas, po łyku, 2-3. Każdy z Państwa powinien zrobić dokładnie to samo. Cokolwiek nie zjecie sobie na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, wiedzcie, że w każdym elemencie, w każdym momencie wchłaniania potrzebne są substancje, które są kofaktorami tego wszystkiego, co się dzieje w naszym organizmie. Taką właśnie witaminą jest między innymi witamina C. Przy wykładach, które prowadziłem na temat kolagenu, a dzisiaj jeszcze też będę chciał troszeczkę Państwu potem delikatnie wrócić do tego, także mówiłem o tym, żeby przyjmować witaminę C najlepiej w porcjach co pół godziny, przez cały dzień, tak żebyście Państwo mieli tą witaminę dostarczoną do wszystkich procesów, które zachodzą w naszym organizmie. To jest przede wszystkim najlepszy i najtańszy przeciwutleniacz. Ale bez niej nie zachodzi chociażby produkcja kolagenu. Bez niej źle przebiegają procesy krwiotwórcze, więc zawsze dbajcie o to, aby taką witaminkę C ze sobą mieć. Oczywiście do procesów krwiotwórczych fajniej jest mieć na przykład sok z pokrzywy, sok z czarnej porzeczki, z aronii. Tak jak ja mam tutaj właśnie. Ten ciemny barwnik pochodzi po prostu z czarnej porzeczki i ta porzeczka dostarcza mojemu organizmowi jednocześnie rutyny. Tak jak ja zawsze żartuję z moimi pacjentami, jest takie powiedzenie, że jeden lek nie będę wymieniał nazwy, nie działa. Ja mówię, tak, działa. Tylko trzeba brać 100 dziennie. I to właśnie mam równowartość 100 takich malutkich tableteczek przed sobą.
Dobra, to teraz przechodzimy dalej. No już mamy żelazo, mamy witaminę C. Co jeszcze jest potrzebne organizmowi do tego, żeby produkować prawidłowe krwinki? Oczywiście witaminę B12. Wszystkie procesy produkcji krwinek, przede wszystkim tych czerwonych, bo one są dla nas najcenniejsze, zachodzą w szpiku kostnym. I jeżeli organizm żył w ogromnych niedoborach, mieliśmy za mało wapnia, za mało magnezu, za mało fosforu, za mało krzemu, bardzo często w tych kościach wbudowywały się atomy metali ciężkich. Mogą one zakłócać procesy krwiotwórcze. Wtedy przy bardzo ciężkich anemiach czasami warto jest jeszcze wdrożyć preparaty, które będą oczyszczały organizm z metali ciężkich. Pozwoli to po prostu szybciej postawić nam krew do pionu. Kolejna rzecz. Kwas foliowy. Fajnie nazywany kwasem foliowym. Wiedzcie Państwo, że dużo lepszą formą są oczywiście metylofoliany. I te metylofoliany znajdziecie Państwo w każdej zielonej roślinie. Foliany. To, czy to będzie brokuł, czy to będzie szpinak, czy to będzie kapusta, czy to będą różnego rodzaju rukole i inne zielone liście, tam znajdziecie Państwo foliany. Oczywiście znajdziecie też w wielu owocach, patrzę na przykład w pomarańczach, ale dobrym źródłem jest wszystko, co jest zielone. Bez kwasu foliowego znowu mamy problemy i z procesami metylacji i z zaburzone procesy krwiotwórcze. Więc jeżeli ktoś zapomina o tym, żeby czasami zrobić sobie smoothie, o, kolejna rzecz, jako dietetyk też muszę Państwu powiedzieć, to, że będziecie sobie jedli liście, to nic fajnego może dla Was nie oznaczać, bo bardzo często musicie wiedzieć, że my tych liści nie jesteśmy w stanie strawić. Człowiek nie jest kornikiem i nie trawi celulozy. Więc należy rośliny albo zmiksować, czyli najlepiej zrobić sobie zielone smoothie z tego, co chcielibyśmy, żeby było dla nas odżywcze. Patrz, jarmuż, szpinak. Świetne to. Zmiksujcie to Państwo i wypijcie sobie na przykład na drugie śniadanie. Kto bogatemu zabroni? Bawcie się dobrze, ale wiedzcie, że rośliny należy rozdrabniać. Jeżeli ktoś po prostu wrzuci sobie liść albo marchewkę, to z drugiej strony myślicie, że co wyjdzie? To samo, tylko troszkę bardziej brązowe. Należy to bardzo dobrze przygotować i wycisnąć z tego albo sok, albo zmiksować, otworzyć te komórki, żeby to, co jest w nich najcenniejsze, się z nich wydobyło. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy do procesów krwiotwórczych, to witamina B6. Witamina B6. Pirydoksyna. Najlepszą formą, którą chciałbym, żebyście Państwo przyjmowali, jest oczywiście forma P5P, fosforan 5 pirydoksyny. To znajdziecie Państwo w wielu preparatach, ale patrzcie na ilości, które możecie Państwo otrzymać. Bardzo często ludzie kupują preparaty, które nie mają zbyt dużej wartości, bo te rzeczy nam się nie wchłaniają. Niektóre rzeczy po prostu są bardzo słabo przyswajalne dla naszego organizmu, więc formy, w jakich przyjmujemy suplementy, powinny być jak najbardziej biodostępne. Jeżeli chodzi o kwas foliowy, jak już nie będziemy mieli go pochodzenia z roślin, to niech ten kwas foliowy będzie w postaci witaminy B9, która się nazywa quadrifolic. To jest najlepsza forma witaminy B9, czyli kwasu foliowego. To sprawi, oczywiście to są formy metylowane, to sprawi, że Wasze procesy krwiotwórcze będą przebiegały zgodnie z oczekiwaniami. Do procesów krwiotwórczych potrzebna jest także witamina B2. Do procesów krwiotwórczych warto dołączyć także witaminę B3. Niacynę. Nie musi być w postaci kwasu nikotynowego, może być w postaci niacynamidu, ale witamina B3 ma piękne zdolności odtruwające, poprawiające wydolność naszego mózgu. W dodatku witamina B3 potrafi nam
rozpuszczać blaszkę miażdżycową. I to jest kolejny element, dla którego warto o tym pamiętać. Przejdźmy zatem do tego, że jak każda komórka, która jest w naszym organizmie, erytrocyty także potrzebują błon. Z czego zbudowane są nasze błony? Oczywiście z białek i z tłuszczy. Żeby poprawić procesy krwiotwórcze, także należy zacząć używać tłuszczy przeciwzapalnych, czyli tzw. tłuszczy omega-3. Ja osobiście słynę z tego, że zjadam czasami do 100 ml oleju lnianego dziennie. Teraz może nie jestem aż taki piękny lśniący, jak bywam na co dzień, bo akurat teraz jestem w trakcie wakacji. A po drugie, byłem na poście dr Dąbrowskiej i akurat wtedy nie przyjmowałem tego typu rzeczy, ale ja czasami nawet słyszę komplementy ze strony osób, które odwiedzają mój gabinet. Panie Leszku, jaką pan ma ładną skórę. Dziękuję, naprawdę jest to bardzo słodkie. I mówię, to jest właśnie z tego powodu, że ja przyjmuję duże ilości omega-3. Oczywiście jem także ryby pełnowartościowe. Pełnowartościowe, czyli to są ryby pełnomorskie i tłuste. Jestem fanem halibutów, które są parowane. I tak jak powiedziałem już to Państwu kiedyś, najlepiej ryby jest zjadać razem ze skórą. Jak uparujecie sobie Państwo dzwonek halibuta, to ta skóra będzie się aż rozpadać, a tłuszcz, który jest zawarty w tej rybie, przez to, że jest używana tylko temperatura do 100 stopni, nie ulegnie denaturacji. Więc warto będzie po prostu to sobie wszystko wchłonąć. Więc tłuszcze także mamy. DHA i EPA to są tłuszcze, które będą pochodziły z ryb oraz tłuszcz ALA, który znajdziecie Państwo w oleju lnianym. Cóż następne jest potrzebne? Oczywiście kolejne metale. I bardzo często Państwo przyjmujecie preparaty zawierające żelazo. Jak już jesteśmy przy żelazie, wiedzcie Państwo, że nie powinniście przyjmować żelaza niechemowego, żelaza w postaci suplementów, gdyż one mają bardzo duże efekty uboczne. Niektórym czernieją zęby, niektórzy mają zapalenia jamy ustnej, przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka, zapalenia jelit spowodowane tym, że suplementowali się żelazem. Jeżeli ktoś chce i ma już taką konieczność, to są suplementy żelaza, ale to są wtedy suplementy z żelaza liposomalnego. Tylko i wyłącznie takie żelazo mogę z czystym sumieniem Państwu polecić. Wszystkie inne formy żelaza nie są korzystne dla naszego zdrowia. Dużo lepiej jest żelazo przyjmować w produktach odzwierzęcych, patrz mięso, czy chociażby żółtka jaj. Jakie metale są nam potrzebne, żeby prawidłowo budować krew? Uwaga! Mangan. Mangan to jest ten pierwiastek, który jest bardzo często nam potrzebny do prawidłowej budowy i pracy naszych stawów. Ale on także uczestniczy w procesach krwiotwórczych. Jaka powinna być dzienna dawka tego manganu, aby wystarczająco uzupełniać niedobory przy niedokrwistościach, anemiach itd. Uwaga, powinna być dobrana indywidualnie do każdego pacjenta. Trzeba sprawdzić niedobory. Ale jeżeli ktoś już chce się leczyć na oko, zanim odwiedzi gabinet specjalistyczny, przyjmujcie Państwo minimum od 5 do 10 mg manganu. Dopiero taka ilość będzie miała korzystny wpływ na proces krwiotwórczy. Kolejnym pierwiastkiem będzie molibden. Bardzo rzadko spotykany i wręcz zapomniany metal. Molibden należy przyjmować w zależności od stanu krwi, od oczywiście wielkości ciała człowieka, w dawce od minimum 400 mikrogramów do przynajmniej 800, to jest początek suplementacji, jaki w ogóle zalecam pacjentom. Kolejna rzecz do procesów krwiotwórczych. Potrzebny jest cynk. Cynk. Podajemy w dawce minimum 15 mg. Ja średnio zalecam, aby przyjmować około 30 mg cynku dziennie. Kiedy przyjmujemy cynk, należy przyjmować miedź. Bez miedzi także nie zachodzą procesy krwiotwórcze.
ile należy przyjmować tej miedzi. Na każde 30 mg miedzi należy 30 mg cynku należy przyjmować 2 mg miedzi, gdyż te pierwiastki rywalizują ze sobą i podawane osobno mogą po prostu wyrzucać z organizmu swoich współbratymców, a potrzebny jest nam zarówno jeden, jak i drugi. Przy procesach krwiotwórczych wiedzcie Państwo, że 2 mg to jest za mało. Ja zaleciłbym przynajmniej 4 mg samej miedzi do 30 mg cynku, aby poprawić procesy krwiotwórcze. Kolejna rzecz, która Państwu bardzo na pewno zdziwi. Do czego mi jest potrzebny magnez? Do tego, że prawie żaden proces, który zachodzi w ludzkim organizmie, nie może odbywać się bez obecności jonów magnezu. Więc także przy procesach krwiotwórczych potrzebny jest magnez. Wiedzcie Państwo, że większość z Was żyje, albo może nawet żyjemy, bo ja też raz na jakiś czas podpinam się pod kroplówę, żeby po prostu uzupełnić to, czego czasami w moim organizmie jeszcze brakuje, żyjemy w niedoborze magnezu. Z tego powodu odkłada nam się wapń, mamy różnego rodzaju osteofity, problemy z układem kostnym, z blaszką miażdżycową, bo ten wapń gdzieś po prostu nam błądzi. Wapń ma antagonistę naturalnego w postaci magnezu. I bardzo często zapominamy, że dziennym zapotrzebowaniem człowieka na magnez to jest około 400 mg czystych jonów magnezu. Jak pokazuje preparaty, na przykład z cytrynianem magnezu, które zawierają aż 400 mg i mówię, czy pan, czy pani przyjmowaliście kiedyś taką ilość magnezu? Jezu, panie Leszku, nigdy w życiu. Ja to tam powiem, dwie takie tabletki to ja w tygodniu brałem. A się okazuje, że dzienne zapotrzebowanie to są 4 takie tabletki. Na przykład jak ktoś przyjmuje cytrynian magnezu i jest napisane, że tam jest 100 mg jonów magnezu, to tam jest ponad 700 mg samej substancji aktywnej, czyli cytrynianu magnezu. W niektórych preparatach jest go nawet mniej. Wiedzcie, że ten magnez jest nam potrzebny do bardzo, ale to bardzo wielu procesów, które zachodzą w naszym organizmie. Więc dbajcie Państwo o to, aby tych jonów, wszystkich jonów, począwszy od żelaza, przez cynk, miedź, mangan, molibden, do magnezu dostarczać sobie tyle, ile trzeba. Do tego, żeby zbudować błony, należy przyjmować tłuszcze, a żeby to wszystko nam się wchłonęło i dobrze wszystko tworzyło, pamiętajcie o witaminie C. I teraz tak, niektórzy przyjmują suplementy i mówią, panie Leszku, ale jednak ta krew mi się nie poprawia. Ja mówię, no tak. Ale czy wdrożył pan, pani aktywność fizyczną? No nie, no bo tam na razie jeszcze się słabo czuję. Musi pan, pani pójść chociaż na spacer. Słuchajcie, co organizm sobie pomyśli? Ty, do leżenia przed telewizorem i do machania pilotem, to po co ci lepsza krew? Musimy dać impuls organizmowi do tego, aby zaczął tę krew poprawiać. Kolejnym impulsem, który zalecam osobom, które mnie odwiedzają, to jest zupa mocy. Już prawie każdy pacjent, który do mnie przychodzi, otrzymuje ode mnie zupę mocy. Zupa mocy to taki specjalny wywar z kości wołowych. Najczęściej padają pytania, panie Leszku, skąd to wziąć? Można pójść do rzeźnika, że tak powiem, do pani Krysi, powiedzieć, pani Krysiu, a ściągnęłaby pani mi na jutro z 2 kg takich kości i tak dalej. Ta pani potem będzie miała specjalną maszynę, na której potnie wam te kości na małe kawałki i trzeba będzie je przygotowywać. Oczywiście ja zawsze podaję przepisy, co należy zrobić, ale ja jestem zwolennikiem opiekania tych kości, potem gotowania przez 24 godziny na wolnym ogniu z dodatkiem, uwaga, octu jabłkowego. Ocet jabłkowy przez swoją agresywność będzie wypłukiwał cały kolagen tam zawarty. Tam mamy wszystkie typy kolagenu. Od jedynki, uwaga, aż po samą dziesiątkę. Przez wszystkie typy kolagenu. Następnie, czasami ktoś ma problemy z centralnym układem nerwowym, z przewodnictwem nerwowym. Otrzymuje ode mnie zupę mocy i mówi, panie Leszku, ale co mają kości z moim problemem? Tam jest kolagen typu 4.
który odbudowuje nam osłonki mielinowe. Znajdziemy tam też kolagen typu trzeciego, który jest potrzebny do tego, aby nasze żyły i tętnice były prawidłowo zbudowane. Tam jest tak naprawdę wszystko. Do tego szpik kostny zwierzęcy także zawiera komórki macierzyste, a komórki macierzyste z ssaków potrafią być tożsame i możemy z tych komórek bardzo pięknie korzystać. Niektórzy nawet mówią: Panie Leszku, a ja ten szpik ze środka wyjadam, czy to dobrze? Oczywiście, że tak. Moim zadaniem jest bardzo często Państwa odżywić. Ja dostarczam Wam materiałów budulcowych. Ja Was nigdy nie leczę. Ja nie jestem lekarzem. Ja Państwa tylko odżywiam. Wasz organizm jest najgenialniejszym lekarzem, jakiego możecie zatrudnić. Tylko dajcie mu materiały budulcowe. To jest najlepsza ekipa budowlana. Zrobią dla Was wszystko. Ale dajcie im materiały. Więc zupa mocy będzie takim materiałem. Można ją oczywiście potem sobie zamrażać. Ja polecam spożywać około jednej szklanki dziennie. I teraz dalej. Możecie to dodawać do innych zup, do jakichś gulaszy itd., itd. Nie oddzielajcie nigdy tego lekko żółtawego tłuszczu od treści kolagenowej. Ten tłuszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Na moim Facebooku, na Diecie Życia, na stronie internetowej Diety Życia także umieszczę specjalnie dla Państwa przepisy, jak należy przygotowywać zupę mocy po to, aby poprawić procesy krwiotwórcze i odbudowywać Wasz kolagen. Czy powiedziałem wszystko? Myślę, że tak. Tym razem już wiecie Państwo, jak należy sobie pomóc, kiedy macie słabą krew. Wiedzcie, że tylko i wyłącznie aktywność fizyczna, czyli to, że pokazujecie organizmowi, że potrzebujecie lepszej krwi, będzie bodźcem, który sprawi, że ta krew zacznie się budować. Od samego leżenia i suplementowania się może to wszystko nie przebiec tak, jak byście Państwo chcieli. Jak szukacie preparatów, żeby się suplementować, bo bardzo często przychodzicie Państwo: Panie Leszku, no ale z tego jedzenia to kiedy ja to wreszcie będę miał? Czy są jakieś suplementy, które to przyspieszą? Oczywiście, że są. Tak jak powiedziałem, żelazo przyjmujcie Państwo w formie liposomalnej. Jak już chodzi o preparaty, które mogą Państwu pomóc w dostarczeniu wszystkich witamin z grupy B w najlepiej przyswajalnych formach, to znajdziecie je Państwo w homocynie. Homocyna to jest preparat produkowany przez naszego polskiego producenta, przez firmę Hauster. I tam znajdziecie wszystko od witaminy B2, witaminy B3, witaminy B6 w tej najlepszej formie, P5P, witaminy B9, czyli kwasu foliowego jako metylofolianu w postaci kwadrefolik, o którym powiedziałem, i witaminy B12, która jest metylokobalaminą, która pięknie się wchłania i która pomimo nawet zakłóconych procesów krwiotwórczych, które kiedyś ktoś z Państwa może mieć, procesów metylacji, ona także się wchłonie i będzie sprawiała i spełniała swoje funkcje. Olej lniany kupujcie Państwo od jakichś lokalnych producentów. Nie kupujcie Państwo oleju, który jest starszy niż miesiąc od daty produkcji. Używajcie tego oleju najlepiej przez pierwsze 2 tygodnie od wytłoczenia. On wtedy jest najlepszy. Tłuszcze DHA i EPA oczywiście są w suplementach, możecie Państwo je sobie kupić. Do tego pamiętajcie o tłustych rybach. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zjedzenie makreli. Za 14,90 macie Państwo naprawdę furę zdrowia. I witamina C. To znajdziecie w każdym owocu, w większości warzyw. Najlepiej jest witaminy C nie przegrzewać, ale podawajcie ją sobie. Ja tutaj mam zwykły kwasel askorbinowy, ale aż 10 gramów i podawajcie ją sobie co pół godziny do godziny. W takich dawkach, aby taka butelka litrowa wystarczyła Państwu na calutenki dzień. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie Państwu dziękuję. Chciałbym, żebyście Państwo obejrzeli ten film, udostępniali, subskrybowali kanał oczywiście ATVB, abyście Państwo
pisali komentarze, bo te komentarze będą dla mnie budujące i będę chciał Państwu na nie udzielać odpowiedzi. Zawsze możecie oczywiście szukać ze mną kontaktu, bo to może w jakiś sposób Państwu ułatwić wyprostowanie Waszych procesów zdrowotnych. Ale pamiętajcie, zacznijcie od krwi. Krew jest pierwszym elementem, który buduje i dotlenia każdą komórkę naszego ciała. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Pozdrówki. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.